Łącznie wysokości 1500 zł ujętych w planie przewozu na co dzień z 5 przewozu na rok 2013. Ale 750 rozdział 75.022 z paragrafu 43.90 kwota 300 zł. Z paragrafu 43.70 kwota 200 zł. Z paragrafu 43.02 kwota 500 zł. 42.10 kwota 500 zł. Na zadanie priorytetowe pod nazwą zakup komputerów dla do zespołu szkół ogólnokształcących nr 51 Aleja Kiocka 8 kwota 1500 zł realizator zaokrętów. Paragraf drugi. Wnioskuje się o przeniesienie środków z zadania konkurs fotograficzny kwota 3000 zł przyjętego uchwałą nr 6/61/2011 Rady Dzielnicy 5 Krowocza z dnia 21 czerwca 2011 roku na zadanie zakup komputerów do zespołu szkół ogólnokształcących nr 51 Aleja Kiocka 8 kwota 3000 zł realizator zaokrętów. Paragraf trzeci. Uchwała o tym podjęcia. Bardzo proszę. Mam pytanie, bo tutaj, że tak powiem, była mowa o kotle, a tutaj mamy uchwałę o komputerach. No właśnie, dobrze, wyjaśnienie się należy. Okazuje się, że kocioł faktycznie jest sprawą darmową, w związku z tym szkoła musi to zrobić natychmiast. Ponieważ szkoła ma pieniądze przeznaczone na zakup komputerów, mają fizycznie te pieniądze, natomiast tamte dopiero jak Rada Miasta tam na kilku sesjach to przeklepie, Wydział Skarbu zatwierdzi, te pieniądze do nich przejdą, no to wtedy będzie można dopiero te pieniądze wydatkować. A w tym czasie niestety musiałaby być to uzgadnione. I stąd jest zmiana tytułu, przy czym oni te pieniądze, które my im damy na zakup komputerów, no kupią komputery, natomiast ze swoich pieniędzy, które mają na te komputery, w tej chwili zakupią ten kocioł. Także jest ta tylko po prostu... To jest potrzebne teraz, natomiast komputery do tego 15 grudnia jeszcze mogą wytrzymać. Dlatego jest to zrobione w ten sposób, że pieniądze przeznaczamy na komputery, a pieniądze z komputerów przejdą na trzon kuchenny. I tak to zostało. To, co wczoraj na komisji, te projekt uchwały, które głosowaliśmy, zanulowany, ta uchwała nie będzie. Czy jest konsumowany w tym? Tak, to się zawiera w tym. Jako projekt uchwały zarządu. Z tym, że ja mam jeszcze taką uwagę, ponieważ to były pieniądze z Komisji Kultury przeznaczone na konkurs fotograficzny. Chcielibyśmy, zresztą to już wstępnie tutaj na Komisji Edukacji, że chcielibyśmy w przyszłym roku, żeby ten do tego konkursu wrócić. Komisja Edukacji z zadań tam powierzonych, priorytetowych, no... Żeby zwróciła na te pieniądze. Żeby te pieniądze... To jest jakby pożyczka, tak? Proszę. Tak, no tak. Postaram się na przyszłym roku. To trzeba spisać umowę, bo inaczej. To się nagrywa. Może będziemy. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Ostatkowej Komisji. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się rezygnację pani Agnieszki Bartusz, posła w Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Rady Dzielnicy 5 Krowocza. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w tym podjęcia. Przyjmowała pismo pani radnej Bartusz w sprawie rezygnacji z członkostwa Komisji Edukacji. W związku z tym zarząd przyjął taki projekt uchwały. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że 15 głosach za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia strefy uchwały dla kierownicy 5 Krowocza. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Krowocza wnioskuje o wprowadzenie strefy ruchu na ulicach Dzielnicy 5 Krowocza. Kilka Ustawskopolska. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie 5 Krowocza. W zasadzie Rada Dzielnicy 5 Krowocza uważa, że prawo o ruchu drogowym
prawo ruchu drogowego powinno obowiązywać na wszystkich drogach, co też umożliwia dokonywanie interwencji przez służby wyłącznie za policji i strażników. Jest to kolejna tego typu uchwała na wniosek mieszkańców, którzy już mają problemy z różnymi niesubordynowanymi kierowcami, a w związku z tym, że tylko były to drogi wewnętrzne, interwencje policji i straży miejskiej nie były na nich możliwe. Ulica spokojna nie jest spokojna. Nigdy nie jest nie to jest wulkan. Mały wulkan. Mały wulkan. Ale to zarząd stwierdził, że ulica na ulicy jest spokojna i nie obowiązują przepisy na ulicy. Na pewnych odcinkach tam jest droga wewnętrzna. Na ulicy Pocińskiej, owszem, za budynkiem nam numer 3 czy ileś, ale na ulicy Spokojnej w tym momencie po poprzedniej uchwale tam dotyczącej działek dwóch na całej długości obowiązują, jeżeli tam zostanie wprowadzona strefa ruchu, to na całej długości będzie obowiązywały strefa ruchu oznacza, że nie obowiązują na dzień dzisiejszy, ale obowiązują na ulicy Spokojnej. To tylko dwie działki od strony ulicy Czarnowiejskiej, gdzie... Czyli ten wniosek w udziale nie był nie słyszy? No on był popierał poprzednią uchwałę w sprawie dwóch działek od strony ulicy Czarnowiejskiej. Czyli ten wniosek w zakresie ulicy Spokojnej jest niezasadny? No tutaj raczej niezasadny. Bo już była podejmowana uchwała w sprawie wprowadzenia strefy ruchu, gdyż to było w lipcu. Dotyczyło ulicy Spokojnej? Dwóch działek na końcu ulicy Spokojnej od strony ulicy Czarnowiejskiej. To są dwie działki, na których przepisy ruchu drogowego nie obowiązują. Są dwie działki wydzielone, które nie mają, nie należą do ulicy Spokojnej. No ale do tej pory się nie pojawił tam znak. No nie pojawił się, dlatego że zarząd dróg ma jakieś wątpliwości, czy tam ma jakieś procedury, które musi, że tak powiem, Czy w związku z tym, co pan powiedział, czy chodzimy, że pan złożył jakąś poprawkę? No, wykreślić już spokojną. Bardzo proszę. Napisałem. To jak każda poprawka. Nie wiem, jak sobie całą ciską. Nie, chodzi mi, trzeba zostawić, bo Chacińska tam faktycznie nie ma. Proszę wykreślić, podpisać. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Kontynuacja zadania to na budowa
pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów w ulicy Kaleckiej. Punkt drugi. Kontynuacja zadania pod nosem przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową miejsc parkingowych. Punkt trzeci. Remont chodnika ulicy Mazowieckiej wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych przy ulicy Racławieckiej obok sklepu Jubilat. Punkt czwarty. Remont chodnika przy ulicy Wójtowskiej wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych od strony przychodni Zdrowia. Punkt piąty. Projekt ulicy za targiem. Kontynuacja. Punkt szósty. Ulica Kazimierza Wielkiego 26. Projekt odwodnienia na podwórka. Punkt siódmy. Ulica Armii Krajowej. Projekt chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Przemyślowskiego do domu studenckiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Punkt ósmy. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z przejściem dla pieszych przez Aleję 3 Maja na odcinku od Alejki Rowerowej wzdłuż Błoń do ulicy Igrców. To mieliśmy ostatnio taką rozmowę na ten ulicy. W ciągu ulicy Chodowieckiego od trapasa rowerowego w ulicy Igrców oraz wymalowania oznakowania podobnego ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Piastowskiej. I tak w zasadzie wszystkie te pierwsze 7 punktów pozostają w brzmieniu identycznym, natomiast tutaj pojawił się ten 8 punkt, punkt przeciwnym kąciku na dłuższej ulicy Igrców. Dziękuję. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Tutaj proszę o przyjęcie. Tutaj tylko przepraszam. Bardzo proszę pana radnego. Mam taką uwagę, czy jest sens zrobienia kontrpasa rowerowego, ponieważ z doświadczeń, które mam w zasadzie prawie, że co drugi dzień na Alei Grodwiera, z kontrpasa tam w zasadzie nie używają. Ja korzystam. To może jeden radny, który jest wyjątkiem. Cała reszta rowerzystów jeździ deptakiem, tak dalej. No to jest karygodne. I przepraszam bardzo, to, ostatni, więc jest to wyrzucone pieniądze, jak kiedyś po poprzedniej komisji edukacji wracałem, zostałem zmieszany z błotem przez rowerzystę, który powiedział, że może mi nie powiem co dalej, dlatego że ma, zwróciłem mu uwagę, że ma kontrpas. Zresztą dokładnie to sama, taka sama sytuacja jest z kontrpasem wzdłuż ulicy Szlak. Więc uważam, że to jest po prostu wyrzucanie naszych pieniędzy, skoro i tak rowerzyści z tego nie korzystają, a w... To znaczy jedno, jeśli chodzi o ulicę Igrówców, tam tylko można jechać potencjalnym kontrpasem, ponieważ chodnik jest zastawiony przez samochody i rowerem się nie da przejechać. No. To jest taki bardzo krótki odcinek z Kuszlenki, gdzie Hejtącik tak naprawdę tam. 50 metrów. No to jest, no dokładnie, tak. Może 100. 100 metrów. A taki mam znaczy pasek to... do namalowania. Znaczy pytanie, czy tak, ktoś tam wtedy będzie chciał jeździć, nie? Cel zmalowania malutkiego paska, skoro i tak będą sobie tam jeździli tak, jak i chcą. Zwracam uwagę na jedną rzecz, że mimo, że kontrpasa nie ma, to na przykład wzdłuż ulicy Długiej, wzdłuż placu między ulicą Żuławskiego a alejami, tam akurat albo chodnikiem, albo pod prąd notorycznie rowerzyści jeżdżą. Znaczy ja tu się mogę z jednym zgodzić, że rzeczywiście w jedną stronę można Irców przejechać, natomiast jak ktoś jedzie Chodowickiego w stronę Błoń, to z reguły tnie prosto na Błonia, natomiast nie bawi się w dojazd do Piastowskiej. To jest inna sprawa. No ale to... Więc to rzeczywiście tak. Może to być jako przeciw temu kontrpasowi. Ale tutaj ten kontrpas czy kontrapas? W takim razie chodzi o możliwość przejechania z Alei 3 Maja w kierunku Piastowskiej. A to nie ulicy Igrców, tylko... Ale, no ale tam mamy ten chodnik budować, to przy okazji tam... Przez Igrców trzeba było, żeby się dostać do ścieżki rowerowej na Piastowskiej, no to tylko tak. Bo to, co rozmawialiśmy na komisji na ten temat, że obecne przejście dla pieszych i też ścieżka rowerowa no, kończą się takim chodnikiem, który ma 50 cm najmniejszym. W Sikicie dowiedziałam się, że jest to niemożliwe na audycie rowerowym, żeby było 50 cm chodnika. Nie jest możliwe, ale to występuje. Natomiast ja chciałbym tutaj jako
jako argument za podać przykład zresztą wprowadzony przez naszą Radę kontrapas na ulicy Rasławskiej, który bardzo dobrze funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o się. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, 11 uchwały uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 prace remontowe dróg o tym przedmiocie. Paragraf pierwszy. Ustala się następującą kolejność zadań remontowych od roku 2013. Punkt pierwszy. Ulica Sienkiewicza od placu inwalidów na ulicy Kazimierza Wielkiego, strona Towarzystwa.